Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll i Pan Hyde. Część siódma. Stary jurysta zdumiał się niezmiernie. Spojrzał na Poola, potem na trzymany w ręku papier, wreszcie w stronę rozciągniętego na dywanie złoczyńcy. W głowie się męci, mruknął. Hyde gospodarował tu przez kilka dni. Nie miał powodu, by mnie kochać. Musiał się wściekać, że został wydziedziczony, a mimo to nie zniszczył dokumentu. Następna ćwiartka papieru zawierała kilka słów skreślonych pismem doktora i u góry opatrzona była datą. Ach, Poole, twój pan żył jeszcze dzisiaj, był w tym pokoju. Niepodobna uprzątnąć trupa w tak krótkim czasie. Musi być cały. Na pewno umknął, ale... Dlaczego? Jak? Dokąd? I czy w takim przypadku można uważać to, wskazał zwłoki na dywanie, za samobójstwo? Ach, bądźmy ostrożni, Poole, bo nie daj Boże, wciągniemy twego pana w okropne nieszczęście. Ale pan mecenas nie przeczytał jeszcze listu, powiedział Poole. Boję się, brzmiała odpowiedź, oby bez uzasadnionego powodu. Z tymi słowy przebiegł wzrokiem kilka wierszy i później przeczytał głośno. Drogi Attersonie, kiedy ten list znajdzie się w twoich rękach, mnie już nie będzie. Jak to się stanie, przewidzieć nie zdołam, ale przeczucie i cała moja niezwykła sytuacja zapowiadają, że koniec jest nieuchronny i rychły. Proszę cię, przeczytaj najprzód zeznanie, które zgodnie z zapowiedzią Lannyona powierzone zostało przez niego twojej pierczy. Jeżeli zapragniesz wiedzieć więcej, odwołaj się do mojej spowiedzi. Twój niegodny i nieszczęśliwy. Czy było coś więcej? Zapytał adwokat. Było, odparł Poole i podał panu Attersonowi sporą kopertę opieczętowaną w kilku miejscach. Pan Atterson wsunął ją do kieszeni i powiedział. Nic nie będę mówił o tych papierach. Jeżeli twój pan umknął albo nie żyje, uratujemy przynajmniej jego dobre imię. Innej rady nie ma. Pójdę teraz do domu i przeczytam spokojnie wszystko, co mam do przeczytania. Wrócę przed północą. Wtedy wezwiemy policję. Adwokat i kamerdyner wyszli na podwórze i zamknęli na klucz drzwi dawnego prosektorium. Pan Atterson zostawił służbę zbitą w gromadkę przed kominkiem i powędrował do domu, aby zapoznać się z treścią wyjaśniającą zagadkę dokumentów. Zeznanie doktora Lannyona. Przed 4 dniami, czyli 9 stycznia, otrzymałem południową pocztą list polecony, adresowany ręką kolegi lekarza i mojego towarzysza lat szkolnych, doktora Henryka Jekylla. Byłem zdziwiony, bo nie mieliśmy zwyczaju korespondować ze sobą, a ponadto poprzedniego wieczora widziałem się z Jekyllem, nawet jadłem u niego obiad, a ze względu na charakter naszych stosunków nie mogłem wyobrazić sobie niczego, co usprawiedliwiałoby zwrócenie się do mnie aż tak formalnie. Ale treść listu zdumiała mnie jeszcze bardziej. Była bowiem następująca. Drogi Lannyon,
Zaliczam cię do grona najdawniejszych przyjaciół. Jakkolwiek różnimy się niekiedy w kwestiach naukowych, nie przypominam sobie ochłodzenia naszych życzliwych uczuć, przynajmniej z mojej strony. Nie było dnia, kiedy nie poświęciłbym chętnie lewej ręki, aby pośpieszyć ci z pomocą, gdybyś rzekł: Jekyll, moje życie, honor, zdrowe zmysły, wszystko to zależy od ciebie. Otóż, Lanyon, moje życie, honor, zdrowe zmysły, wszystko to zdane jest na twoją łaskę. Zginę, jeżeli mnie zawiedziesz. Spodziewasz się zapewne po takim wstępie, iż zamierzam cię prosić o coś niegodnego. Sam tedy osądź. Pragnę, abyś na dzisiejszy wieczór i noc przekreślił wszelkie obowiązki, abyś odmówił, gdyby cię wezwano do łoża konającego cesarza. Weź natychmiast dorożkę, jeżeli twój stangret nie będzie wolny, i z tym listem w ręku pojedź prosto do mojego domu. Pól kamerdyner otrzyma rozkazy. Będzie na ciebie czekał ze ślusarzem, który wyważy drzwi mojego gabinetu. Wejdź do tego pokoju sam i otwórz siłą, gdyby była zamknięta, oszkloną szafkę stojącą po lewej stronie i opatrzoną literą E. Następnie wyciągnij szufladkę czwartą od góry lub, co na jedno wychodzi, trzecią od dołu i zabierz ją taką, jak jest, z całą jej zawartością. Drżę na myśl, że mógłbym cię błędnie pokierować, lecz gdybym nawet popełnił omyłkę, właściwą szufladkę poznasz po zawartości. Znajdziesz w niej torebkę z proszkami, fiolkę z cieczą i notes w tekturowej okładce. Nic więcej tam nie ma, ale to wszystko wraz z szufladką weź ze sobą do domu. Tak przedstawia się pierwszy etap twojego zadania. A teraz drugi. Jeżeli wyjedziesz z Cavendish Square, zaraz po otrzymaniu tego listu wrócisz na długo przed północą. Wolę wszelako zostawić ci rezerwę czasu nie tylko ze względu na nieprzewidziane przeszkody, które zawsze mogą wyniknąć, lecz również dlatego, że dopełnienie twojej niezmiernie ważnej misji będzie łatwiejsze, gdy służba pójdzie na spoczynek. Proszę cię zatem, abyś o północy był sam w swoim gabinecie i osobiście wpuścił do domu kogoś, kto powoła się na moje nazwisko. Człowiekowi temu wręcz szufladkę zabraną z mojego domu. Wówczas spełnisz do końca moje życzenie i zyskasz dozgonną wdzięczność przyjaciela. Jeżeli natomiast zażądasz bliższych wyjaśnień, w ciągu 5 minut zrozumiesz, że wszystko, o co cię proszę, ma kapitalne znaczenie, chociaż na pozór wydaje się niedorzecznością, że zaniedbanie najdrobniejszego szczegółu mogłoby obciążyć twe sumienie śmiercią lub nieuleczalnym obłędem starego drucha. Nie zlekceważysz mojej prośby. Wierzę w to głęboko, lecz na samą myśl o takiej możliwości ręka mi drży i serce zamiera w piersi. Czytając mój list, wyobraź sobie, iż w tej właśnie chwili znajduję się w jakimś nieznanym, ponurym miejscu, iż targa mną niewysłowiona rozpacz i obawa. Zarazem jednak jestem pewien, że jeżeli wykonasz wszystko ściśle i we właściwej porze, moja udręka przeminie niby opowiedziana bajka. Pomóż, drogi Lanyonie. Wybaw starego przyjaciela. P.S. Zapieczętowałem już kopertę, lecz nawiedziła mnie nowa obawa. Może się zdarzyć, że poczta sprawi zawód i list otrzymasz dopiero jutro rano. W takim razie, drogi Lanyonie, pierwszą część mojej prośby spełnij w ciągu dnia, kiedy ci będzie najwygodniej, a posłańca czekaj o północy. Może już być za późno. Jeżeli więc nikt nie przyjdzie, wiedz, że nie ujrzysz nigdy Henryka Jekylla. Po przeczytaniu tego listu byłem zdania, że dr Jekyll oszalał. Nie mając jednak absolutnej pewności, zastosowałem się do dziwacznej prośby. Uważałem to za święty obowiązek, bo im bardziej niezrozumiale przedstawiała się moja rola, tym trudniej było ocenić jej wagę, a zlekceważenie tak sformułowanego błagania obciążyłoby mnie zbyt poważną odpowiedzialnością. Wobec tego wstałem od stołu, wsiadłem w pierwszą dorożkę i kazałem się zawieźć do Jekylla. Kamerdyner oczekiwał mojej wizyty. Tą samą pocztą otrzymał list polecony i niezwłocznie posłał po ślusarza i cieślę. Nie skończyliśmy jeszcze wstępnej rozmowy, gdy nadeszli obaj rzemieślnicy i razem udaliśmy się do prosektorium nieboszczyka, doktora Denmana, skąd, jak ci niewątpliwie wiadomo, jest
na łatwiejszy przystęp do gabinetu. Drzwi były mocne, zamek znakomitej roboty. Cieśla zaklinał się, że będzie miał moc kłopotów i narobi szkody, jeżeli użyje siły. Ślusarz był bliski rozpaczy, lecz okazał się człowiekiem zręcznym i po 2 godzinach poradził sobie jakoś z zamkiem. Szafka oznaczona literą E nie była zamknięta. Wyciągnąłem szufladkę, utknąłem słomą, owinąłem w papier i wróciłem na Cavendish Square. W domu wziąłem się zaraz do badania jej zawartości. Proszki wykonano dość starannie, lecz daleko im było do aptekarskiej precyzji. Domyśliłem się więc, że to robota samego Jekylla. Kiedy rozwinąłem jeden z papierków, znalazłem w nim sól białą krystalicznej budowy. Z kolei zająłem się fiolką. Mniej więcej do połowy napełniał ją płyn krwisto-czerwonej barwy, cuchnący bardzo niemile, jak gdyby fosforem, eterem siarczanym i jeszcze czymś, czego nie mogłem rozpoznać. Notes nie odznaczał się niczym osobliwym. Zawierał długi szereg dat, które pokrywały wieloletni okres i urywały się nagle przed niespełna rokiem. Tu i ówdzie zauważyłem przy datach krótkie notatki. Podwójna dawka powtarzało się 6 razy na kilkaset wniesionych pozycji. Na samej górze kolumny napisano raz zupełna klapa z kilkoma wykrzyknikami. Bardzo mnie to wszystko zaciekawiło, lecz wyjaśniało niewiele. Miałem przed sobą fiolkę jakiejś mikstury, biały proszek w papierkach i notatki tyczące doświadczeń, które, jak i inne pomysły Jekylla, nie wiodły zapewne do żadnego praktycznego celu. Jakim cudem sprowadzenie tych rzeczy do mojego domu mogło wpłynąć na honor, stan władz umysłowych czy nawet życie tego dziwaka? Jeżeli jego posłaniec może zgłosić się do mnie, może równie dobrze pójść w każde inne miejsce, a jeżeli nie, to dlaczego mam go przyjmować w tajemnicy? Im dłużej się zastanawiałem, tym mocniej byłem przekonany, że w grę wchodzi choroba psychiczna. Kiedy więc służba udała się na spoczynek, naładowałem rewolwer, by na wszelki wypadek mieć się czym bronić. Londyńskie zegary wybiły wreszcie północ i umilkły. W tej chwili kołatka poruszyła się ledwie dosłyszalnie. Sam poszedłem do drzwi i na ganku zastałem niskiego mężczyzny, który przycupnął między kolumnami. Od doktora Jekylla? Zapytałem. Przyświadczył nerwowym gestem, a kiedy zaprosiłem go do środka, podejrzliwie zerknął za siebie. W pobliżu ukazał się policjant, który nadchodził ze ślepą latarką. Na ten widok tajemniczy gość wzdrygnął się i z widocznym pośpiechem skoczył do przedpokoju. Przyznaję, że zdziwiło mnie to nieprzyjemnie, to też wchodząc za nim do jasno oświetlonego gabinetu, ściskałem w garści rękojeść rewolweru. Nareszcie mogłem obejrzeć zaufanego mojego kolegi. Na pewno nie zetknąłem się z nim nigdy w życiu. Jak już wspomniałem, był bardzo małego wzrostu, obecnie zaś zdziwił mnie odpychający wyraz jego twarzy. Niezmierna ruchliwość, może nawet siła przy budowie na pozór chudrlawej i wątłej. Jego sąsiedztwo budziło osobliwy, niezrozumiały wstręt, któremu towarzyszył niepokój i wyraźnie wzmożone tętno. Zrazu sądziłem, że to mimowolna, nieuzasadniona odraza i zaniepokoiło mnie tylko jej natężenie. Wkrótce jednak doszedłem do wniosku, że przyczyn tego zjawiska należy szukać głębiej, gdyż nie była to zwykła nienawiść, lecz coś, co tkwi w naturze mego niezwykłego gościa. Człowiek ów, od pierwszej chwili, wzbudził on we mnie uczucie, które najlepiej chyba nazwać ciekawością zabarwioną obrzydzeniem. Odziany był tak, że zwykły śmiertelnik wyglądałby na jego miejscu groteskowo. Miał na sobie ubranie z drogiego i gustownego materiału, lecz o wiele za obszerne. Szerokie spodnie wisiały na cienkich nogach i były zawinięte u dołu, bo inaczej wlokłyby się po ziemi. Stan surduta sięgał niżej bioder, a kołnierz leżał rozpostarty na ramionach. Ale ten komiczny strój bynajmniej nie wywoływał śmiechu, gdyż pasował do ogólnego wrażenia, jakie sprawiał jego właściciel. Osobnik dziwny, odrażający, nieludzki i pogłębiał jedynie niechęć zrodzoną od pierwszego wejrzenia. Obecnie interesowałem się nie tylko osobliwą postacią i cechami charakteru swego gościa. Zaciekawiło mnie również jego pochodzenie, życie,
pozycja. Opis tych obserwacji pochłonął wiele miejsca i czasu w istocie, była to jednak kwestia sekund. Posłaniec doktora Jekylla nie panował nad posępnym wzburzeniem. — Ma pan! — krzyknął. — Ma pan wszystko! Niecierpliwość jego była tak wielka, że ośmielił się położyć mi dłoń na ramieniu i siłował mną potrząsnąć. Odepchnąłem go i nagle zdałem sobie sprawę, że to zetknięcie przejęło mnie lodowatym dreszczem. — Bardzo przepraszam — powiedziałem. — Szanowny pan zapomina, że ja dotąd nie mam przyjemności znać szanownego pana. Proszę łaskawie usiąść. Dałem mu dobry przykład, zajmując swoje zwykłe miejsce, jak gdybym przyjmował pacjenta. Starałem się też o zupełnie naturalny ton i zachowanie. Oczywiście w granicach, na jakie pozwalała spóźniona pora, natłok dziwnych myśli i bezwiedny lęk przed tym osobliwym człowiekiem. Proszę mi wybaczyć, panie doktorze. Odparł dość uprzejmie. Ma pan w zupełności rację. Jestem niegrzeczny, ale to wszystko zdenerwowanie. Przyszedłem tutaj na prośbę pańskiego kolegi, doktora Jekylla. W sprawie, o ile nie wiadomo, wielkiej wagi. Chodzi... Urwał i podniósł dłoń do gardła. Widać było, że mimo pozorów opanowania zmaga się rozpaczliwie z nadchodzącym atakiem histerii. Chodzi o jakaś szuflada. Ulitowałem się nad jego męką i potroszę zapewne nad własną ciekawością. Oto ona, proszę pana. Rzekłem i wskazałem stojącą za biurkiem szufladę, wciąż jeszcze owiniętą w papier. Skoczył w jej stronę, lecz na chwilę przystanął, chwytając się za serce. Wyraźnie słyszałem, jak zgrzyta zębami, a kiedy spojrzałem na niego, zobaczyłem twarz śmiertelnie bladą, wykrzywioną upiornie. Zatrwożyłem się o życie czy zdrowe zmysły swego gościa. Spokoju, trochę spokoju, powiedziałem. Odwrócił się, uśmiechnął okropnie, jak gdyby podejmując rozpaczliwą decyzję, zerwał papier z szufladki. Na widok jej zawartości dobył mu się z gardła szloch tak niezmiernej ulgi, że ze zdumieniem skamieniałem w swym fotelu. Nim zdążyłem przytomnieć, zapytał całkiem opanowanym głosem. Ma pan mędzurkę? Dźwignąłem się nie bez wysiłku i podałem mu żądane naczynko. Podziękował mi skinieniem głowy i uśmiechem. Później odmierzył kilka kresek szkarłatnego płynu i wsypał do mędzurki jeden proszek. Mieszanina rdzawa zrazu poczęła jaśnieć, w miarę jak rozpuszczały się kryształki, jednocześnie zaś burzyła się głośno i strzelała bańkami gazu. Nagle objawy te ustały, a ciecz zmieniła kolor na ciemno-purpurowy, by po niejakim czasie zabarwić się zielono, niby woda w stawie. Wówczas mój gość, który od początku śledził bacznym okiem wszystkie przemiany, wykrzywił się w uśmiechu i powiedział, spoglądając na mnie bystro: pora teraz na ostateczne wyjaśnienie. Czy będziesz rozumny, ostrożny, przezorny i bez dalszej rozmowy pozwolisz mi zabrać to naczynie i dom twój opuścić na zawsze? Czy też zbyt możnie włada tobą ciekawość? Zastanów się, nim odpowiesz, bo postąpię tak, jak będziesz sobie życzył, albo zostaniesz jak dawniej niemądrzejszy, a bogatszy tylko o tyle, o ile przysługę oddaną bliźniemu w śmiertelnym niebezpieczeństwie można uważać za wzbogacenie duszy. Albo, jeżeli wolisz, nowe dziedziny wiedzy, nowe drogi do sławy i potęgi staną przed tobą otworem. Tu, za chwilę, w tym pokoju, na własne oczy, możesz oglądać cud, który wstrząśnie od podstaw twoją niewiarę w szatana. Przełożył Tadeusz Jan Dechnel. Czytał Jacek Brzezowski.